minutę. Bardzo dziękuję proszę. Bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym się ustosunkować do kilku kwestii. Przede wszystkim odnosząc się do samej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, to Rada Ochrony Pracy sprawuje nadzór i stąd też obecność pani poseł Brzygłockiej. Jak wiadomo, Inspekcja Pracy podlega pod sąd, a pod Sejm, ale to też przyzwyczajenie moje zawodowe, przepraszam. A głównego inspektora pracy powołuje, odwołuje marszałek Sejmu. Stąd też jestem przekonany, że te pytania, które dzisiaj padały do rządu, pani marszałek na pewno potwierdzi, trafią pod właściwy adres. Pani marszałek, przepraszam. To po pierwsze. Po drugie, również te wszystkie procedury, o których była tutaj mowa, są uregulowane w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, ale nie tylko. A metodyka, której uczeni są zaraz na początku inspektorzy pracy, to reguluje i tak w skrócie tylko mogę powiedzieć, że to jest porównanie istniejącego stanu z obowiązującym prawem. Tak wynika to z metodyki. Ale myślę, że najistotniejsza kwestia dotyczyła tych relacji z prokuraturą. Tu pan poseł Zbrzyzny, pani poseł Kępa, czy też pan poseł Krząkała mówili o tych kwestiach, które są związane z uzasadnieniem wniosku. To jest nowa kwestia związana z artykułem 325. Myślę, że już w następnym sprawozdaniu Państwowej Inspekcji Pracy będziemy mieli odniesienie i myślę, że to jest skuteczna broń w stosunku do tych umorzeń, które miały miejsce i mam nadzieję, że ta ilość tych umorzeń zmniejszy się w sposób zasadniczy. Tym bardziej, że wczoraj odbyliśmy pierwsze czytanie zmian do kodeksu postępowania karnego, które poszerzają w tym zakresie również Najwyższą Izbę Kontroli. Jak wiadomo, dotyczy ten problem umorzeń również Najwyższej Izby Kontroli, ale również, panie pośle, zmiana dotycząca artykułu 49 paragraf 4, która da szerszą możliwość działania tym instytucjom kontrolnym, jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Najwyższa Izba Kontroli. Kończąc, chciałem poinformować, że Komisja Kontroli Państwowej zajmowała się kwestiami relacji prokuratury i Państwowej Inspekcji Pracy i Najwyższej Izby Kontroli. Były to dwa posiedzenia. Stwierdziliśmy, że występują pewne nieścisłości, jeśli chodzi o dane statystyczne. Stąd też na wniosek pani poseł Julii Pitery będzie dokonana ponowna analiza, a te nieścisłości dotyczyły niestety prokuratury. Te zagadnienia pojawiały się od dawien dawna, zwłaszcza jeśli chodzi o umorzenia ze strony prokuratury. Ja bardzo serdecznie chciałbym podziękować w swoim imieniu, jak i połączonych komisji, pani minister, jak również wszystkim parlamentarzystom, którzy dzisiaj wzięli udział w tej debacie. Dziękuję bardzo.